Uwaga, reaktywacja. Ćwiczenie naszych babć i naszych prababć na piękną, prostą postawę. Stać lub siedzieć z książką jest łatwiej. Chodzić z nią i to w dodatku nie usztywniając się nieco trudniej. Doskonałe ćwiczenie, niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku, a jeśli masz w domu nastolatkę, poćwiczcie razem. A ja Wam teraz powiem, dlaczego moim zdaniem to jest tak niezwykle ważne. I zacznę od takiej anegdoty z Indii. Tam kobiety, między innymi kasta ogrodniczek, na głowach właśnie nosi nieraz ciężkie kosze. I nawet z daleka, jak się zbliża do nas taka kobieta, to ma się wrażenie, że ona musi być bardzo piękna, bo ona się porusza z taką gracją. Z kolei niestety na naszych polskich ulicach często widzisz jakąś taką zgarbioną istotę, często nawet ładnie ubraną, ale zgarbioną i dopiero z bliska widzisz, że to jest piękna kobieta. I w kontekście jogi twarzy też warto o tym powiedzieć, dlatego że naprawdę nasze wyprostowanie, nasza postawa jest bardzo ważną częścią tego, jak jesteśmy postrzegane, jak jest postrzegana nasza uroda. To nie szczegóły tak naprawdę odgrywają wielką rolę. To wyprostowanie jest zdrowotnie niezwykle ważne, ale jest też niezwykle ważne urodowo. Także naprawdę polecam, duża, ciężka książka. Najpierw sobie z nią posiedźcie, a potem spróbujcie wstać z fotela i z gracją się przejść. Namaste.